Moimi Państwa gościem jest Polina. Można powiedzieć, że od jakiegoś czasu zawodowa tłumaczka języka ukraińskiego, ale o tym za chwilę. Polina, powiedz nam coś o sobie. Skąd jesteś? Dzień dobry. Jestem z miasta Winnice, z Ukrainy. Ale od jakiegoś czasu mieszkasz w Polsce. Tak, tak. Właśnie skończyłam licencjat w Polsce w 2019. Później miałam taką przerwę i tu teraz w tym roku akademickim wróciłam na magisterkę. Wróciłaś na magisterkę, no teraz taka sytuacja, wiemy co dzieje się za wschodnią granicą, no i ty też teraz masz co robić, zostałaś tłumaczem. Tak, tak. Zaczęło się od tego, że po prostu ci Ukraińcy, którzy tu byli jakby taką studencką wspólnotą, też zebraliśmy się razem, pomyśleć co, jak możemy pomóc. I później nawiązałam tam jakieś kontakty też z miastem, z gminą i przez to potem zaczął nam dostawać takie informacje, że potrzebują tłumaczy. Najpierw było to wolontaryjne, jako wolontariat, a później jak już stwierdziliśmy taką naszą sytuację tych studentów, którzy są tu zostali, no w sensie, że już tu byli, jakby studiują, nie? Większość z nich dostała jakieś środki od rodziców na przeżycie, no bo niektórzy po prostu dopiero przyjechali, pierwszy rok, jeszcze nie mieli jakiejś super pracy, żeby tam się utrzymywać. I no i nagle jest taka sytuacja, że to ci studenci też nie mają skąd brać tych pieniędzy, więc wszystko muszą jakby szybko szukać jakiejś pracy. I w mojej sytuacji było takie fajne rozwiązanie, że po prostu zostałam zatrudniona w starostwie jako tłumacz. Pomagam, mam możliwość tego pomagania tym ludziom, którzy przyjeżdżają, żeby się dogadać, zrozumieć, co oni potrzebują, jakim starostom może pomóc, wytłumaczyć jakieś sytuacje, które nie rozumieją, gdzie pójść, jakie dokumenty, jak jeszcze coś. I tak to wygląda teraz. No właśnie, bo to jest takie ciężkie, takie pewnie wyzwanie też dla ciebie, bo to nie jest taka, powiedzmy, rozmowa, tylko tutaj konkretne dokumenty czasami trzeba przetłumaczyć. Tak, tak, więc staram się też to robić w miarę, żeby to było zrozumiałe dla każdego. Wiadomo, że nie robię jakoś tam super te tłumaczenie, ale wystarcza tego, żeby to porozumieć się między Polską a właśnie Ukraińcami, którzy tu przyjechali. Mhm. Tych zleceń pewnie ci nie brakuje, czy masz już też może jakieś inne propozycje, inne zlecenia, czy gdzieś jeszcze pomagasz? Tak, w sumie tych zleceń ciągle dostaję dużo od innych też ludzi, ale przekazuję też swoim znajomym. Też dostałam propozycję w przychodni, też poradni, takiej psychologiczno-pedagogicznej, a jest to też związane z moim kierunkiem, który studiuję, bo studiuję też pedagogikę osób niepełnosprawnych i też dużo ludzi przygotowują jakieś poradniki, jakieś tłumaczenia potrzebują, bo po prostu chcą przyjmować w swoim ośrodku, ludzie też potrzebują, żeby jakoś się tam dogadać. Nawet jakieś takie prywatne dostawałam powiadomienia, że słuchaj, mam tu rodziny z Ukrainy, muszę gdzieś tam z nimi pójść, czy możesz tam pomóc potłumaczyć, więc naprawdę tego jest dużo. Czyli jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, to rozumiem, że może się do ciebie zgłosić. Może się zgłosić. Prawdopodobnie do kogoś jeszcze pokieruję, bo naprawdę tego czasu nie mam aż tak dużo. Studiuję dwa kierunki, jakieś jeszcze dodatkowe kursy, ta praca wolontaryjna i ta praca jakby w starostwie, więc naprawdę dużo jest teraz wszystkiego. No to na pewno masz co robić i pewnie się nie spodziewałaś, że zostaniesz tutaj tłumaczem w Polsce. Nie, nie spodziewałam się, naprawdę. Powiedz nam jeszcze, no bo pewnie też masz kontakt ze swoimi znajomymi, którzy zostali w Ukrainie, którzy tam właśnie są. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną? Ciężko mi mówić o tym wszystkim, bo naprawdę w jakichś tych... No bo sporo się dzieje, prawda? Tak, sporo się dzieje i... No i to nie jest łatwy temat. Nie jest łatwy temat, nie mogę mówić jakby w całości. Mogę powiedzieć o swoim mieście, bo tak najbardziej sprawdzam swoje miasto, dlatego że tam została moja rodzina, większość rodziny, siostra tu przyjechała z maluchem, ale większość jest jednak w Winnicy. Jest tam względnie spokojnie, chociaż przez ostatnie dwa tygodnie no to było rozbombowane lotnisko, które mamy w mieście, telewizyjna wieża. Nie mamy teraz w mieście połączenia właśnie z telewizji, żadnego radia nie działają, ale poza tym jest względnie spokojnie w moim mieście. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Też bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Polina.